Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat Boży program wyjścia z problemów emocjonalnych. Przyzwyczailiśmy się już troszkę do tych zagrożeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. Może dlatego też było konieczne przypomnienie nam o tym, że dalej ta sytuacja jest w jakiś sposób trudna. Nie wiemy, jak dalej się to będzie rozwinąć. Oczywiście wszelkie tego typu wstrząsy, które przechodzi też cały świat. Oj, nie wiem, czy mi to nie działa. Już, momencik, może tu jest problem. Dobrze. Sprawiają też, że... Mamy taką sytuację, że... No, ludzie też w sytuacjach zagrożenia różnie reagują na to i dlatego dzisiaj będę chciał mówić właśnie o Bożym programie wyjścia z problemów emocjonalnych, które mogą być różnorakie. Tutaj taki tekst, troszeczkę nie wyświetla się to tak, jak powinno, ale no już trudno. Taki tekst dość szokujący, który... jest autorstwa mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki. Choroba umysłu jest rozpowszechniona wszędzie. 9/10 chorób, na które cierpi ludzkość, ma tu swoje podłoże. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mocno przesadzone, prawda? Jak to? 9/10 chorób, na które cierpi ludzkość, ma swoje podłoże w umyśle? Mój tata zmarł na raka płuc na skutek wieloletniego palenia papierosów i można by powiedzieć, no zmarł na raka płuc, nic to nie miało związku z problemem z umysłem, prawda? Ale jeżeli zdamy sobie sprawę, że dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie jest ta świadomość relacji między paleniem papierosów a zagrożeniem rakiem płuc, to gdzie tak naprawdę jest źródło problemu? Jeżeli ktoś już nawet na każdej paczce papierosów palenie zabija, prawda? Ktoś bierze tą paczkę i pali dalej, prawda? Gdzie jest problem? Problem jest w umyśle. Być może jakiś problem rodzinny jest jak rak, który pożera do głębi duszy i osłabia siły życiowe. Poczucie winy czasem podkopuje psychikę i przeciwdziała zrównoważeniu umysłu. Wiele problemów, na które ludzkość cierpi, ma na swoje podłoże w umyśle. Będzie taka dla Was mała zagadka. Biblia opowiada historię mężczyzny, który był nadzwyczajnie wysokiego wzrostu. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, tak wydaje mi się, że wiem, o kim jest mowa, to... Proszę bardzo, zgłaszajcie się. Biblia opowiada historię mężczyzny, który był nadzwyczajnie wysokiego wzrostu. To jest jeszcze za mało, żebyśmy mogli zgadnąć. Dużo tutaj padło dobrych pomysłów, padła też właściwa odpowiedź. Ale spróbujmy się zastanowić, czy jest zaletą dla mężczyzny być wysokiego wzrostu? Tak jak widzimy tutaj tego koszykarza, który tak spogląda trzy głowy wyższe czy cztery na tego, co ty mi tutaj chcesz zrobić, prawda, z takim uśmiechem. Czy jest zaletą dla mężczyzny być wysokiego wzrostu, prawda? Ja nie wiem, czy tak czuli się Izraelici, kiedy zobaczyli potomków Anaka, być może tak się czuli właśnie, jak my mamy z nimi walczyć, prawda? To jest były prezydent Ukrainy z najwyższym człowiekiem na Ukrainie też. Dzień dobry, prawda? To jest też takie charakterystyczne zdjęcie, właśnie nawiązujące do tego tekstu. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Tutaj, prawda, uzbrojony po zęby amerykański żołnierz, ale gdyby tak przyszło walczyć wręcz z tym arabskim olbrzymem, to właśnie... ta przewaga wzrostu i wielkości by dała o sobie znać. Ktoś kiedyś przeanalizował, jesteśmy w takim okresie przedwyborczym, taka ciekawostka. W
W USA od 1900 roku wybory prezydenckie wygrywał kandydat wyższy wzrostem, z wyjątkiem dwóch razy. Czyli jeżeli tam jest kadencja 4 lata, to przez te 120 lat było 30 wyborów i tylko dwa razy wygrał kandydat niższy wzrostem. Prawda? Tutaj jest, kiedy o prezydenturę starał się zdjęcie Barack Obama, no to wygrał Barack Obama nie dlatego, że był czarnoskóry, ale dlatego, że był wyższego wzrostu. Oczywiście, tak to troszkę działa psychologicznie. Mężczyzna, o którym dzisiaj będziemy mówić, był nadzwyczaj przystojny. Mało tego, że był nadzwyczaj wysokiego wzrostu, był też nadzwyczaj przystojny. Mężczyzna ten był również bogaty. Jeszcze jedna cecha. Mężczyzna ten miał dodatkowo rzadką cechę. Był powszechnie lubiany. O kim będziemy dzisiaj mówić? Salomon? Tak, Saul. Wielu ludzi, którzy mają te trzy cechy, wysoki wzrost, urodę i bogactwo, są tak naprawdę nielubiani wśród ludzi z ich bliskiego otoczenia. Dlaczego? Bo często towarzyszy temu pycha, prawda? Więc są to często ludzie nielubiani. Ale ten człowiek, o którym będziemy dzisiaj rozważać, miał jeszcze jedną cechę. Bóg namaścił go na pierwszego króla Izraela, Bożego narodu. 1 Samuela 9:2. Miał on syna imieniem Saul, jest mowa o Kiszu, ojcu Saula, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Te dwie cechy właśnie, nadzwyczajnie wysokiego wzrostu i nie było w całym Izraelu piękniejszego. I można by powiedzieć, mając to wszystko, te wspaniałe cechy, dlaczego Saul nie miałby czuć się po prostu wspaniale? Dlaczego nie miałoby jego życie wyglądać cudownie, prawda? No co można jeszcze więcej chcieć? Prawda, wysoki, co jest zaletą dla mężczyzny. Piękny, bogaty, lubiany wśród ludzi, namaszczony na króla Bożego narodu. Wielu ludziom może się wydawać, że mając przynajmniej jedną z tych cech, byliby bardzo szczęśliwi, a mając wszystkie cztery, wysoki wzrost, urodę, bogactwo i sympatię ludzi, ich życie byłoby jednym nieprzerwanym pasmem szczęścia. Czy tak wyglądało życie Saula? Nie. I ludzie tacy, którzy myśleliby, że mając te wspaniałe cechy, ich życie byłoby jednym wielkim pasmem szczęścia, byliby w wielkim błędzie. Tak jak ktoś, kto mógłby się spodziewać, że życie Saula będzie jednym wielkim pasmem szczęścia. Ja wam teraz pokażę zdjęcie człowieka. Jak wam się podoba ten urodziwy, przystojny mężczyzna? Podoba się? No troszkę może obraz jest taki przyciemniony. Ale ma coś w sobie, prawda? Coś podoba wam się w tym mężczyźnie? Uśmiech, prawda? Nasze emocje i uczucia tak naprawdę nie mają wiele wspólnego z naszymi zewnętrznymi cechami. To, co jest ważne, to jest nasze wnętrze. Prawda? Ten człowiek z takiej perspektywy wyglądu nie wygląda zbyt urodziwie, ale ma coś w sobie, taką radość, jakąś iskrę w oczach, uśmiech, takiego ducha, który sprawia, że widać, że to jest człowiek szczęśliwy. Saul miał dodatkowe wspaniałe cechy. Okazał łaskę w stosunku do tych, którzy spiskowali przeciwko niemu i nie chcieli, by został królem. Wiecie, normalną rzeczą w tamtych czasach było co zrobić ze spiskowcami? Skrócić o głowę, bardzo dosłownie. Saul odniósł też wspaniałe sukcesy w walce z wrogami Izraela. I teraz, jeżeli popatrzymy na te rzeczy, mając tyle zalet, dlaczego Saul nie miałby czuć się wspaniale, cudownie? A jednak nie czuł się. Dlaczego? Wiecie, kiedykolwiek ktoś ma problemy emocjonalne, problemy z psychiką, zawsze jest ku temu pewien powód. My żyjemy dzisiaj w szczególnych czasach,
XXI wieku. Dziś żyjemy w czasach, w których jest więcej rozrywek niż kiedykolwiek. Człowiek ma do dyspozycji więcej ciekawych rzeczy, na które można poświęcić czas, aż nawet człowiekowi by wręcz tego czasu brakowało, prawda? O tym też mówiliśmy w apelu ewangelizacyjnym, żeby pewne bożki zostawić, a satysfakcję, którą ten świat nam nie jest w stanie dać, będziemy mieli służąc innym. A mimo tego, że żyjemy w świecie, gdzie jest więcej ciekawych rzeczy do robienia i więcej możliwości, coraz więcej ludzi ma problemy z depresją. Statystyki pokazują, że od 1915 roku, kiedy zaczęto prowadzić takie badania, każde następne pokolenie ma więcej problemów z depresją niż poprzednie. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? W życiu Saula, oczywiście, tak jak mówiliśmy, jest pewien powód, dla którego tak w życiu Saula się stało, że zaczął mieć problemy emocjonalne. Oczywiście przyglądając się historii biblijnej widzimy przynajmniej trzy oczywiste przyczyny jego problemów emocjonalnych. Pierwsza to postępowanie wbrew swojemu sumieniu przez jedynie częściowe posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Ja kiedyś miałem problem, jak to jest, że Bóg wybrał Saula na pierwszego króla i za chwilę co robił? Żałował, prawda? I teraz jak to Bóg w swojej wszechwiedzy się pomylił? Trudno jest to zrozumieć, prawda? Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to, tak troszeczkę z boku staniemy i spróbujemy popatrzeć, to był naprawdę odpowiedni człowiek do tej pracy. Te wszystkie cechy, które tutaj miał i tą wspaniałomyślność, sympatię ludzi i tak dalej, predysponowały go do tego, ale Saul miał jeden problem i zaraz będziemy chcieli go odkryć, który uruchomił pewną lawinę, która potoczyła się w dół. Jak lawina wygląda, myślę, że wy tu w Wiśle dobrze wiecie. Zaczyna się od czegoś niewielkiego, ale później rozwija się. Okazuje się, że badania naukowe pokazują, że gdy następuje spadek aktywności płata czołowego mózgu, który odpowiada między innymi za naszą wolę, za sumienie, za osąd, jeżeli my w jakiś sposób postępujemy wbrew swojemu sumieniu przez długi okres czasu, następuje osłabienie aktywności płata czołowego mózgu. Kiedy to się dzieje, pojawiają się problemy emocjonalne. W jaki to sposób Saul postępował wbrew swojemu sumieniu przez jedynie częściowe posłuszeństwo przykazaniom Bożym? Jakąś historię pamiętacie? Tak, Samuel powiedział mu, masz czekać, aż przyjdę, prawda? Ale Samuel przeciągał, nie przyszedł w tym czasie, kiedy Saul oczekiwał, widział, że ludzie mu się zaczynają rozchodzić, dezerterować, więc stwierdził, że on sam złoży ofiarę. To był pierwszy przypadek takiego nieposłuszeństwa. Czy to było jawne takie wprost nieposłuszeństwo? Tak, ale popatrzcie, on czekał. To nie jest tak, że on od razu powiedział, a co tam. Sam se to zrobię. On czekał i to czekał cierpliwie i czekał długo, ale o tą odrobinkę za krótko. Czyli to posłuszeństwo było, ale to posłuszeństwo nie było całkowite. Tak samo później, kiedy Bóg mu powiedział, pójdziesz, wytracisz tak Amalekitów i przychodzi Saul, Samuel wychodzi na jego spotkanie. Wypełniłem rozkaz pański, mówi Saul. Przeczytajcie sobie tą historię. Tak wita go. Wypełniłem rozkaz pański. Wypełnił go? No właśnie, prawda? No powiedzmy, w ilu procentach wypełnił? 90. Niech będzie 90, prawda? I Bóg to zaakceptował? Aż 90% wypełnił. Ale Bóg pragnie całkowitego posłuszeństwa. I to był problem Saula. On chciał być posłuszny, ale miał jeden problem. Jaki? Obawy,
jak ludzie na to popatrzą, jak ludzie zareagują, prawda? On bał się utracić sympatii ludzi, więc jak ludzie naciskali, takie dobre owce od tych Amalekitów, no szkoda to, a jeszcze damy Panu na ofiarę, to już na pewno się Bogu spodoba, prawda? Także postępowanie wbrew swojemu sumieniu przez jedynie częściowe posłuszeństwie przykazaniom Bożym. Druga rzecz, która była oczywistą przyczyną jego problemów emocjonalnych, to stresujące wydarzenia życiowe. Saul naprawdę miał w swoim życiu wiele stresujących sytuacji, liczne wojny, świadomość wynikającą ze słów Samuela, że królestwo będzie mu odebrane. To go bardzo dotknęło i ciągle żył z taką świadomością, otoczony przez wrogów, którzy byli mocni, ze świadomością, że Bóg go odrzucił. Mnóstwo stresu. Długotrwały stres ma po prostu wpływ na to, że możemy popaść w problemy emocjonalne, zwłaszcza jeżeli kilka rzeczy się nałoży naraz, o których tu mówimy, przynajmniej trzy sytuacje. Także Saul rozpamiętywał Boży wyrok. Oczywiście to jest taka troszkę moja wyobraźnia, ale myślę, że łatwo sobie to wyobrazić. Rozpamiętywał Boży wyrok, a szczególnie jego, jak oceniał niesprawiedliwość. Przecież ja byłem posłuszny, no, ktoś powiedział 90%, może nawet by można powiedzieć 98%. I tracę królestwo tylko za 10%, czy może za 2%, to jest niesprawiedliwe. Cały czas, myślę, Saul rozpamiętywał to, ale wyrok był sprawiedliwy, bo to był wyrok z ręki Bożej. I wysokie mniemanie o sobie. Wiecie, to jest jakby takie przeciwne intuicji. Jak to osoba o wysokim mniemaniu o sobie może mieć problemy emocjonalne i depresję? Depresja to jest uczucie bezwartościowości i braku celu, sensu życia. Jak to jest możliwe, że osoby z wysokim mniemaniem o sobie dochodzą do takiego stanu? Jest jeden ten punkt, który uruchamia lawinę. Duma, kiedy jest zraniona, przeradza się w urażoną dumę, i to urażona duma prowadzi do problemów emocjonalnych. Dlatego osoby, które mają wysokie mniemanie o sobie, bardzo łatwo mogą wpaść w depresję. To wystarczy po prostu ten punkt taki, od którego zaczyna się lawina. Ale spróbujmy się zastanowić, co Bóg robił. Czy Bóg robił cokolwiek, żeby ratować Saula? Robił? Tak, oczywiście. Czy gdy Saul zastosował Boże metody wyjścia z problemów emocjonalnych, czuł się lepiej? Tak. Jednym z tych sposobów oczywiście była muzyka. Gdy duch zły od Boga opadał Saula, nie chcę rozwijać tej myśli duch zły od Boga, bo nie mamy na to czasu, Dawid brał harfę i grał na niej i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. To jest pewien program terapeutyczny, który Bóg zastosował w stosunku do Saula. Terapia pięknem. Terapia jednak bez rozwiązania przyczyny problemu nie pomaga na dłuższą metę. I tu był ten punkt, w którym uruchomiła się lawina w życiu Saula. Miał on związek z pięknymi kobietami. Saul był przystojnym mężczyzną i był podziwiany przez wiele pięknych kobiet. I była taka sytuacja, kiedy wojska Dawida wracały z bitwy. Kobiety, taki był zwyczaj, kobiety w czasie bitwy po prostu zostawały w mieście i czekały, czy ich mężowie, bracia, ojcowie wrócą zwycięzcy czy pokonani. I tu wracają zwycięzcy, Dawid na czele tych wojsk i kobiety wtedy cieszyły się. O, na to czekaliśmy, o to nie czekałyśmy, o to się modliłyśmy. Odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000. Uznały, że Saul prowadził wojnę Pana, Bóg mu błogosławił. Do czasu oczywiście Bóg mu błogosławił, kiedy Saul był posłuszny. Ale Dawid pobił swoje 10 000. I gniewała to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie. I rzekł, przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000?
Teraz brak mu już tylko królestwa. Myślę, że w tym momencie Saul zrozumiał, kto będzie następnym królem, co Bóg mu powiedział, że królestwo będzie dane komu innemu. I tu jest, widzimy dokładnie w Słowie Bożym, od tego dnia, to był ten moment, ten punkt zwrotny w życiu Saula, od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Urażona duma. To był ten moment, kiedy urażona duma w życiu Saula rozpoczęła tą lawinę wydarzeń, które doprowadziły go do tragicznego końca. Oczywiście ta złość wielokrotnie wyrażała się w stosunku do Dawida, między innymi rzucając oszczepem, żeby go zabić. Dawid musiał uciekać przed obliczem Saula. Saul, wspaniały człowiek o wielkim potencjale, żył jednak samolubnym życiem, nigdy nie będąc całkiem posłuszny Bogu i nie porzucając swojej dumy na dłużej niż kilka dni. Były czasy takiego opamiętania w życiu Saula, ale one były krótkotrwałe. To nie było szczere, prawdziwe nawrócenie. Gdy prawda docierała do niego, rozumiał ją i poddawał się jej, ale tylko na krótki czas. Jaką Bóg terapię mu zaaplikował? Terapię muzyką, terapię pięknem, ale też terapię prawdą. I teraz Saul myślał o Dawidzie jako o swoim rywalu, wrogu, którego trzeba zniszczyć. I Bóg daje mu dowód, że i Dawid daje mu dowód, że ja nie mam złych intencji w stosunku do ciebie. Prawda? Jest sytuacja, kiedy takie sytuacje były dwie, kiedy Dawid miał Saula na wyciągnięcie ręki i mógł go zabić, prawda? Odciął mu w jednej sytuacji kawałek płaszcza, żeby pokazać, że mógł go zabić, a jednak tego nie zrobił, prawda? I woła w którymś momencie Dawid do Saula: ojcze mój, popatrzcie, jak on się do niego zwraca. Ojcze mój, zobacz kraj twojego płaszcza w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj twojego płaszcza nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego i niewystępnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. I jak reaguje Saul na to? A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul: czy to twój głos, synu mój Dawidzie? Prawda? Te relacje jakby na nowo. Ty jesteś moim ojcem, ty jesteś moim synem. I wybuchnął głośnym płaczem. Nawrócony Saul, prawda? Tak czy nie? Chwilowo, właśnie. I tu jest ten problem. Nawrócony, ale chwilowo. I rzekł do Dawida: jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. To jest terapia prawdą. Dotarła do niego ta prawda, że tak naprawdę Dawid nie chce źle dla niego. Ale widzimy, że Saul uruchomił lawinę poprzez urażoną dumę i teraz Saul, te chwilowe okresy, kiedy poddawał się Bogu, przechodzą do historii i Saul brnie w odstępstwie. W trudnych chwilach pragnął Bożego błogosławieństwa, ale bez prawdziwego poświęcenia się Panu w końcu postąpił całkowicie wbrew swojemu sumieniu, udając się do wróżki w Endor, kiedy Bóg nie odpowiedział mu w sposób, w który Saul uważał, że Bóg powinien mu odpowiedzieć. Wiecie, to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli żądamy czy oczekujemy od Boga, żeby odpowiedział nam w sposób, który my chcemy, aby odpowiedział. Bo Bóg odpowiadał Saulowi, ale odpowiadał mu nie w ten sposób, który Saul oczekiwał. Kiedy Saul całkowicie, po prostu jego serce odeszło od Boga, Bóg już nie był w stanie do niego przemówić. I teraz spróbujmy się zastanowić, ja tu pominę pewne aspekty. Kiedy Bóg nie dał mu odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny, ani przez losy, czy Saul powinien był rozumieć, dlaczego tak się stało? Mógłby, mało tego, powinien. Dlaczego? Była taka sytuacja, kiedy w pogoni za Filistyńczykami Saul powiedział: zaprzysięgam was wszystkich, nikt nie weźmie do ust niczego, dopóki nie pomścimy się na naszych wrogach. Ale wyszło na to, że ktoś nie posłuchał, prawda? I teraz zapytał Saul Boga: jeżeli puszczę się w pogoń za Filistyńczykami, czy wydasz ich w ręce Izraela? Lecz Pan nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. To nie był pierwszy raz, kiedy Saul zwraca się do Boga i Bóg mu nie daje odpowiedzi.
I posłuchajcie, co wtedy Saul zrobił, jak jeszcze był blisko Boga. Więc Saul rzekł, przystąpcie tutaj wszyscy przywódcy ludu i zbadajcie, na czym polegał ten dzisiejszy grzech. On wiedział, że jeżeli Bóg milczy, nie odpowiada, to znaczy, że jest grzech. I powiedział, nie, tak nie może być. Ten grzech musi być znaleziony, musi być ukarany i dopiero wtedy będziemy mieć z powrotem łaskę Bożą. On to rozumiał, on tego doświadczył. Gdyż jako żyje Bóg, który wybawił Izraela, choćby go popełnił był Jonatan, syn mój, musiałby umrzeć, lecz nikt z całego ludu nie dał mu odpowiedzi. Kolejny raz, lud mu nie daje odpowiedzi, bo lud wiedział, co było, prawda? Czyli widzimy, że Saul wiedział i powinien był wiedzieć, dlaczego Bóg mu nie daje odpowiedzi, że jest grzech w czyim życiu? W jego życiu. Przecież Bóg mu ten grzech pokazywał, on go uznawał, ale znów wracał na złą drogę. W potężnym stresie, otoczony przez wrogów, nie mając nadziei, jak Saul zakończył swoje życie? Popełnił samobójstwo, prawda? I teraz pytanie, dlaczego nie miał nadziei? Dlaczego jego nadzieja została zabita? Miał świadomość, że Bóg go opuścił, tak? Ale myślę, że taką bezpośrednią przyczyną było to, co usłyszał u wróżki. Stało się to samospełniającą się przepowiednią. Gdy Bóg nie odpowiedział mu w sposób, w który Saul uważał, że powinien był to zrobić, Saul zamiast szukać grzechu w swoim życiu, wyznać i porzucić ten grzech, aby Bóg mógł do niego mówić, zaczął szukać jakiejkolwiek odpowiedzi, nawet od Bożego przeciwnika. Podoszedł do takiego stanu, takiej jakiejś depresji, że on nie wiedział, co robić. To już cokolwiek, jakąkolwiek odpowiedź od kogokolwiek, byle mieć jakąś odpowiedź. I posłuchajmy, co wróżka powiedziała mu. Rzekomy Samuel, my oczywiście wiemy, że był to duch, który pozorował Samuela. Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Nie wiem, ja myślę, że to był ten punkt, gdzie Saul zobaczył, przekonany przez tego złego ducha, że Bóg jest przeciwko niemu. Czy rzeczywiście Bóg był wrogiem Saula wtedy? Nie. Czytamy właśnie, że kiedy usłyszał to poselstwo, przeraził się bardzo z powodu słów Samuela, tego rzekomego Samuela. I nie miał siły w ogóle, nie miał motywacji, po prostu całkowicie załamany, bez nadziei. To jest właśnie to, co do tego go doprowadziło, właśnie łamanie swojego sumienia krok po kroku. Boży program wyjścia z problemów emocjonalnych w życiu Saula. To terapia pięknem, jak mówiliśmy, doświadczanie piękna i nade wszystko odzyskanie Ducha Bożego. Terapia prawdą i terapia polegająca na tym, że Bóg chciał, aby on zobaczył swój grzech i wyznał go. Również uniżenie się i akceptacja Bożego wyroku i nowego miejsca w służbie Bożej, bo to, że Bóg odrzucił Saula jako króla, nie znaczyło, że Bóg odrzucił Saula w ogóle i że on nie mógł być przywódcą ludu, robiąc takie rzeczy, jakie robił, ale mógł znaleźć inne miejsce w służbie Bożej. To wiecie, tak jest, jak ktoś na przykład przez lata był starszym zboru i wybrali kogoś innego. Prawda? To ja już się do niczego nie nadaję. Nie. Bóg ma inne miejsce dla twojej służby i zaakceptuj jakby Bożą wolę i nowe miejsce w swojej służbie. I ostatnie podsumowanie, ostatni slajd. Jaki jest Boży program wyjścia z problemów emocjonalnych? Choroba umysłu jest rozpowszechniona wszędzie. To jest powtórka tego tekstu, który czytaliśmy wcześniej. 9/10 chorób, na które cierpi ludzkość, ma tu swoje podłoże. Być może jakiś problem rodzinny jest jak rak, który pożera do głębi duszy i osłabia siły życiowe. Poczucie winy czasem podkopuje psychikę i przeciwdziała zrównoważeniu umysłu. To jest pewien problem, ale jaką odpowiedź Bóg ma, jakie lekarstwo Bóg ma na tego rodzaju problemy.
Istnieją błędne doktryny, takie jak ta o wiecznie płonącym ogniu piekielnym i nieskończonych mękach niepobożnych, które ukazując w wypaczony sposób charakter Boga, sprowadziły taki skutek na wrażliwe umysły. Wiecie, wiele osób jest bardzo wrażliwych i jeżeli one słyszą, że Bóg jest taki, że za jakiekolwiek grzechy, może nawet względnie niewielkie, w doczesnym życiu męczy kogoś przez całą wieczność, to sumienie takich osób, to ja nie chcę takiego Boga znać. Ale te osoby mają fałszywy obraz tego, jaki jest Bóg. Takie właśnie wypaczone, błędne doktryny sprowadziły taki skutek na wrażliwe umysły. Niewierzący, czy inaczej ateiści odrzucający Boga, stanowili większość tych nieszczęśliwych przypadków, przypisując choroby umysłowe religii. Niewierzący mają często wierzących za ludzi chorych umysłowo, prawda? Jak wy możecie wierzyć w takiego Boga? Ale nie ma takiego Boga, prawda, który między innymi tutaj jest niesprawiedliwy i przez wieki męczy kogoś za względnie niewielkie grzechy, które tutaj może ktoś popełnił. Nie chciałbym być źle zrozumiany, mówimy tutaj o proporcjach, prawda? Wieczne, niekończące się męki, a grzechy, które ktoś może we względnie krótkim życiu popełnić. Ale co jest Bożą odpowiedzią na to? Religia Chrystusa nie jest przyczyną chorób umysłowych, lecz jest jednym z najbardziej skutecznych lekarstw przeciwko nim. Religia jaka? Religia Chrystusa. Ponieważ jest potężnym uspokajaczem nerwów. My możemy żyć ze świadomością, że Bóg nas kocha, że Bóg nas zbawił. Jakiekolwiek doczesne problemy przechodzimy, Bóg nam w tym pomoże. I im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej możemy go doświadczyć właśnie, życiu właśnie w takim pokoju, pomimo niepewności, w której żyjemy. Religia Chrystusa nie jest przyczyną chorób umysłowych, lecz jest jednym z najbardziej skutecznych lekarstw przeciwko nim, ponieważ jest potężnym uspokajaczem nerwów. Amen.